każda śmierć jest nowym początkiem. Czyli jeżeli coś tracimy, cokolwiek odchodzi, to jest to nowy początek. I że śmierć zabiera tylko to, co jest gotowe do ścięcia. Tylko to, co jest dojrzałe do ścięcia. Co to oznacza? Bardzo często, gdy żyjemy tutaj na ziemi, realizujemy jakieś nasze zadania, wspinamy się na szczytach kariery, zbieramy bogactwa materialne, to może pojawić się strach przed stratą, że już tyle udało mi się osiągnąć w tej pracy, mam już to czy to stanowisko i taki wewnętrzny strach, co będzie, jak to utracę. Strach przed stratą finansową, że już tyle i tyle bogactw udało mi się zgromadzić, co będzie, jak nagle to stracę. Mamy związek, mamy może rodzinę, ukochaną osobę i może pojawić się właśnie taki strach, że co będzie, jak stracę tę osobę, jak ta osoba odejdzie w tej czy w innej formie. Strach przed śmiercią jest czymś bardzo negatywnym, bo z jednej strony programuje to, co negatywne, czyli zdarzają się złe rzeczy, zdarzają się negatywne sytuacje, ale również blokuje nasze energie, bo gdy za wszelką cenę chcemy coś trzymać, co powinno już odejść, czyli stajemy naprzeciwko śmierci i próbujemy z nią walczyć, to tracimy bardzo dużo energii życiowej, bardzo dużo radości życia i jak gdyby stajemy pod prądu życia. Stajemy okoniem, tak się nazywa, czyli próbujemy zatrzymać proces życia. I możemy mieć pewność, że śmierć i tak będzie silniejsza, bo to jest energia wszechświata, energię, której nie da się zatrzymać, ale gdy próbujemy ją za wszelką cenę zatrzymać, to nie tylko tracimy siłę, tracimy każdy wartościowy dzień, tracimy wszystko to, co piękne, tą lekkość życia, ale jednocześnie próbując zatrzymać przy nas coś, co już do nas nie pasuje, zamykamy się na nowe możliwości.